Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22, kariera menadżera własnym klubem. W poprzednim odcinku doszliśmy do soboty 6 listopada 2027 roku. Jak na razie po 10 kolejkach jesteśmy samodzielnym liderem Premier League. Punkt tylko przewagi nad Manchesterem United i 4 punkty nad Leicesterem. Oczywiście oprócz Premier League graliśmy też w Lidze Mistrzów oraz chyba Pucharze, tak. Tylko gdzie my ostatnio stanęliśmy? Chyba z Arsenalem mieliśmy grać. Tak mi się wydaje, że z Arsenalem mieliśmy grać i tam 3 do 2 to spotkanie się skończyło. Nie pamiętam, nie grałem tego, tylko oglądałem. West Ham tu wygraliśmy 3 do 1 pucharze. Grałem mecz City i wygraliśmy bardzo łatwo 4 do 1. I właśnie myślę nad tym, czy czasem nie pora wrócić na legendarne. Zobaczę, może jeszcze jeden mecz sobie dam, żeby zobaczyć właśnie w miarę. Potem jeszcze 3-0 z Porto i teraz przed nami mecz z Wolverhampton. Tak wygląda obecnie jedenastka. Oczywiście widzę, że overale idą w górę. Mamy już czterech zawodników obecnie, którzy mają przynajmniej 90 overala. Jest duża szansa, że Szar dzisiaj dołączy też do tego grona. I pierwszy mecz jest z Wolverhampton. Ten mecz będzie na szybką symulację, bo to nie jest ani drużyna z top 10, ani to nie jest jakaś drużyna z top 6, która jest poza przed właśnie tą najlepszą dziesiątką ligi. Szybka symulacja, gramy na wyjeździe, Molineux Stadium. I jest remis, Salazar z dubletem. Mogło być gorzej. Ale najważniejsze oczywiście, że nie jest porażka. Teraz chyba chwila przerwy, bo będą pewnie spotkania reprezentacyjne. Tak właśnie będzie i potem gramy z Fulham. No to tylko zobaczę jeszcze, tak jestem ciekawy, czy United przegoni nas, bo pewnie tak. Wystarczy im oczywiście zwycięstwo? Nie, oni przegrywają, więc dalej jesteśmy samodzielnym liderem. To fajnie, fajnie. Dobra, przejdźmy do meczu z Fulhamem. To pewnie będzie też mecz na szybką symulację. Bo jednak nie wierzę, żeby oni byli jakoś w top 10. No właśnie, 17 drużyna, więc na pewno to jest mecz na symulację. Matias. Próbujemy dalej oczywiście go jakoś sprzedać. Nie wiem, może 4 miliony. Tu coś takiego. Chciałbym go naprawdę sprzedać w miarę za fajną cenę. Najwyżej jego przyszłości sprzedam już po prostu, jak już nie będę, nie będzie mi tak bardzo cenna potrzebna. Dobra, mecz z Fulhamem. Zaczynamy, gramy u siebie. I to jest zwycięstwo, tak jak się spodziewałem. Dragović i Dolan z bramkami. Tu właśnie w takich meczach już ze słabszymi drużynami, to tylko powinniśmy zdobyć 3 punkty. I kolejny mecz Ligi Mistrzów, 5. kolejka. Jak na razie jesteśmy liderem. Jeszcze pewnego awansu nie mamy. Ale jakbyśmy dzisiaj wygrali z Borussią, to możemy się naprawdę do tego zbliżyć, bo nawet możemy sobie chyba zapewnić, tak, możemy sobie zapewnić awans, jeśli byśmy wygrali z Borussią dzisiaj. Najważniejsze jest, żeby nie przegrać tego spotkania. Remis też mógłby nie być najgorszą opcją. Tak wyglądają obydwie jedenastki. Gavi 88 overall, bardzo fajnie, też idzie w górę. No Borussia naprawdę mocny bardzo skład, zwłaszcza ta trójka ataku. Haaland na pewno ma 90, jakieś 4-5, Adeyemi może być świetny, Szoboszlai na pewno jest świetny. No to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra drużyna. My ją oczywiście dobrze znamy. Klikamy symuluj mecz, będziemy oglądać to spotkanie. Znamy oczywiście, wiadomo, z ligi ich, ale w tamtym... co ja gadam. Pomyliło mi się, bo przecież... pomyliło mi się w ligi, nie wiem czemu powiedziałem, że gramy z Borussią, przecież my jesteśmy w Premier League. Nie wiem czemu, tak powiedziałem, ale nieważne. Mi bardziej pewnie chodzi o to, że znamy ich z Ligi Mistrzów, że graliśmy z nimi raz. Ale mniejsza z tym, zaczynamy to spotkanie. My gramy oczywiście na niebiesko. Borussia Dortmund gra na żółto. I Borussia nie będzie różnego, był tu spalony. Hylzer przy piłce. Podaje skrzydło do Dolana, ale przecięte przez zawodnika Borussii, choć dalej mamy właśnie piłkę z autu. Dolan teraz może spróbować, przynajmniej podaje. Może jeszcze coś z tego będzie. Wrang strzela, ale nie ma bramki. Jeszcze może był jeden strzał. Bernardoni ostatecznie łapie tą piłkę. I Borussia teraz w ataku, choć szybko przejmuje Doyle teraz w obronie. Dobre podanie bardzo Szara. Szar będzie strzelał i nie trafi. Nie wiem, czy on nie podał jednak do Brafa. Będzie rożny. Jeszcze Salazar próbował chyba do Dolana. Będzie teraz jeszcze kolejny rożny. Myślałem, że teraz będzie wykop od bramki. Dolan, ale to był zdecydowanie, a nie, to nawet zawodnik Borussii, trzeci rożny. Szar niestety nie dał rady oddać strzał, znaczy oddał strzał,
Żółta kartka Howard. 20 minuta, to troszkę wcześniej na tą żółtą kartkę. Oby nie było czasem czerwonej kartki. Borussia przy piłce. Dobre podanie. I oddają w końcu strzał. Nie wiem, czy to było strzał w końcu, ale ostatecznie będzie rożny dla Borussii. Dużo tych rożnych w tym meczu. Teraz będzie strzał. Nie, nie ma strzału. Choć jeszcze może być był strzał, ale Lind łapie tą piłkę. Bardzo dobrze się teraz Szar przy przyjęciu obrócił. Dolan skrzydłem dość ma wolno. Podaje do Szara. I Szar chyba strzela. Tak, Szar strzela. Chyba to było z główki, tak mi się wydaje. Tak to przynajmniej wyglądało. To była bramka z główki. I jest 1-0 w 31 gdzieś minucie. Dobrze, że strzelamy tą bramkę, bo właśnie tak mówiłem, remis jeszcze nie byłby zły, a jest na to rzut wolny, Szoboszlaj. Ten rzut wolny wygląda, by to był rzut, jakby to było w polu karnym. I jest 1-1. Trochę można było się spodziewać, Szoboszlaj to jest świetny wykonawca rzutów wolnych w prawdziwym życiu. Teraz jeszcze, jak tutaj FIFA stał się lepszy, oczywiście overallowo, dobra pozycja, to trzeba musiał tak skończyć, ale Salazar strzela ta w 39 minucie i mamy już szybko 2-1, więc bardzo naprawdę szybko odpowiedzieliśmy Borussii, bardzo, bardzo dobrze, że tak zrobiliśmy. Teraz Borussia ma kolejną okazję. Będzie rożny chyba. Nie, tym razem wykop od bramki. Jeśli Lind dobrze poda, dobrze przyjmiemy i tak się właśnie dzieje, to najprawdopodobniej my skończymy tą połowę w posiadaniu piłki. Aj, brakło podającego do Gawiego. Koniec pierwszej połowy. Jest 2-1 oczywiście. Widzę, że zawodnicy Borussii są coś zmęczeni, głównie Perea w obronie, na drugiej stronie Emerson, więc można to skrzydłami wykorzystać. Dolan i Braw mogą to wykorzystywać. Strata piłki. Borussia na skrzydle teraz. Przejęcie teraz piłki. Mamy w piłkę, tylko trzeba właśnie przejść do ataku. Salazar, Szar do Brafa. Braw chyba to nie on strzelał, tylko bo podanie to mi się wydaje. Godzina gry nam jest dalej prowadzenie. Ale wiadomo, że to się może w każdej chwili zmienić, bo Borussia ma bardzo świetny atak. Mają czy naprawdę nam zagrozić. Teraz dobrze, Lind wychodzi i łapie tą piłkę. Ale pewnie już te zmiany w Borussii myślę też, że są zaplanowane, bo już naprawdę wielu ich zawodników jest bardzo zmęczonych. Pewnie teraz będą zmiany. Tak, Jorginho, Kustias i Mazraoui wchodzą. My też będziemy już na niedługo planować jakieś zmiany. Może jeszcze teraz Szar, niestety nie wiem, czy było potrzebne podawać. Dobra, zrobimy te zmiany. Typowe dość zmiany. Dolan za Arnolda, Dragović wejdzie za Salazara. I Silva dzisiaj myślę, że za Vranka. Znaczy takie chyba najbardziej popularne trzy zmiany. Mogłem przed Carrillo dać na prawą obronę, na razie czego, ale myślę, że Howard nie zdobędzie tej drugiej żółtej kartki, nie będzie zawieszony. Oj, może być groźny teraz, ale był jednak spalony tam gdzieś widocznie. Dobre podanie do Brafa, Braf jest szybki, ale postanawia podać do Hilzela. Hilzel, Szar, Hilzel z powrotem, Braf i jeszcze dobił Dragović. Tak, Dragović w 81 minucie. Myślę, że już daje nam 3 punkty i daje nam awans do fazy pucharowej. Chyba już właśnie tu się nic nie stanie, chyba że teraz Borussia strzeli. To jeszcze będą mieli jakieś szanse, żeby strzelić trzecią bramkę. Ale nie strzelą. No już nawet jak strzelam, to już 89 minuta. Już nie mają szans, żeby oczywiście z nami wygrać. Czy zremisować przynajmniej. Pewnie jeszcze ostatnio to jest okazja. Nie, już nie będą mieli okazji. Kończymy to spotkanie. 3-1 zwycięstwo. Ale oczywiście dużo ważniejsze jest to, że mamy awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów w naszym pierwszym sezonie w Lidze Mistrzów. Więc bardzo dobrze, że od razu udaje nam się awansować. Na pewno mamy drużynę, która może spokojnie być jednym z pretendentów, można by tak powiedzieć, do wygrania w tym roku Ligi Mistrzów. Mamy świetne, naprawdę, zwłaszcza od pomocy i atak, to jest naprawdę czołówka światowa zdecydowanie. Troszkę obrona, tam właśnie najbardziej ta nasza trójka, obrońcy środkowi i bramkarz. Trochę tak overallowo nie za dobrze, ale to i tak jest naprawdę bardzo dobra drużyna. Kolejny mecz będzie z Leicesterem. I to spotkanie akurat sobie zagramy. No, a myślę, że tu właśnie jeszcze na klasie światowej i zobaczę. Nie, nie, nowicjusz. I zobaczę, jak to będzie wyglądało tutaj.
Ty koszulka możemy grać. My gramy w swoich podstawowych, oni też w swoich domowych. King Power Stadium, wszystko jest gotowe. Możemy klikać graj. Leicester jest obecnie czwarty. Chyba 5 punktów straty do nas, tam mi się wydaje. Nie patrzyłem tam dokładnie. No wiadomo, że Leicester praktycznie co roku to jest jedna z takich drużyn, które walczy z nami o wygranie Premier League. Ale i tak na dłuższą metę to bardziej właśnie czuję, że tymi największymi zagrożeniami dla nas będą obydwa zespoły z Manchesteru. To oczywiście Salah, 24 lata dalej ma, jest bardzo młody, już ma 90 overalla, to jest też super naprawdę. Pamiętam, że to też nie był chyba jeden z moich pierwszych wyborów właśnie do wzięcia na tą pozycję napastnika, a płaciło się to wziąć, bo Salah świetnie rozwinął. Były też takie momenty, że nawet myślałem właśnie, czy on na pewno z nami zostanie, bo troszkę mu jakby ten potencjał, można tak powiedzieć, nie chciał mu ten overall iść w górę zbytnio, ale ostatecznie myślę, że to się opłaciło nam. Podaję jeszcze do Salazara, nie wyszedł tam za dobrze. Gavi jeszcze spróbuje. Ile czasu przy piłce? Dobry touch. Nie, to był faul? No, przynajmniej na żółtą kartkę. No, tam mi się wydawało, że jednak trafił. Może jednak najpierw go ściął, potem piłkę dopiero. Tak mogło być. Ale nie zatrzymałem go tu za dobrze. Strzał, ale tam mógł być spalony, ale nie był i tak to jest nieważne. Lind broni to. Teraz Gavi przy piłce. Podanie do Dolana. Tempo pięknie. Dolan teraz wchodzi dobrze. I jeszcze dobija Salazar. Od słupka, można tak powiedzieć, asystował słupkiem do Salazara. Jest bramka na 1-0 w 20, bo nie, w 13 dopiero minucie. Te po prostu nasze kontrataki są zabójcze. To mogę powiedzieć, że właśnie tym głównie jesteśmy najgroźniejsi. Że potrafimy świetne ataki wyprowadzać, głównie przez to też, że nasze skrzydła są bardzo, bardzo szybkie. Bo Salah z jakimś demonem przedprędkościowym, wiadomo, że nie jest, ale najczęściej to on dostanie, żeby na przykład sfinalizować akcję, albo po prostu się odbije, bo zwykle właśnie całą robotę praktycznie robią nasze skrzydła. Chyba tam wyjdzie. Oj, może być groźnie. Lind dobrze wyszedł, specjalnie wyszedłem Lindem, że właśnie miały trudniej to strzelić i dobra to była decyzja, myślę. Howard przy piłce. No, Howard oczywiście też jest bardzo szybki. Podanie to nie najlepsze, niestety. A to też miało szansę, żeby to podanie było lepsze i mogło też coś groźnego się wydarzyć wtedy, aby to było podanie dobre. Strzał i to jest bramka, niestety. Próbowałem jak mogłem praktycznie jeszcze dopaść tego Wlachowicza, a niestety się nie udało i on strzela bramkę na 1-1. Wlachowicz. Dobrze teraz Wrang poszedł po tą piłkę. Aj, jeszcze się udało. I jeszcze podanie do Szara. Przeszło Szar z pierwszej piłki 2-1, 29 minuta. Szybko odrabiamy to, że właśnie straciliśmy to prowadzenie. I z powrotem mamy prowadzenie 2-1. Bardzo naprawdę dobrze, że to wszystko szybko zrobiliśmy. Tu właśnie jak się wywalił Gavi, to bałem się, że już albo będzie spalony Szar, albo za późno już nie będzie dobrej pozycji do podania. Ale ostatecznie szybko się podniósł. Podał tą piłkę Szar z pierwszej piłki, od razu strzelał. I świetnie pod poprzeczkę trafił i jest 2-1. Daniel Szar, piąta bramka w 13 meczach. No to jak na SPO, to naprawdę myślę, że bardzo spoko statystyki. Jeszcze na pewno do tego dokłada jakieś asysty. Nicolas Pepe. Dobrze, teraz Wrang. Podaję do Dolana. Dolan naprawdę jest tutaj wolny. Aj, nie udało się. Spróbowałem zejść i podać do Salazara, ale niestety się to nie udało. Wlachowicz.
strzał, a to właśnie miałem mówić, że chyba to nie będzie wystarczająco groźny strzał, żeby trafić bramkę. Rożny niestety na krótko będzie robiony. I to jest to właśnie, że oni tak robią parę takich podań, nawet praktycznie nie połapie się za dobrze, kiedy oni robią te podania i robią sobie przez to akcję świetną. Dobrze blok. Jeszcze wybijam ostatecznie piłkę. Pięknie teraz Dolan. Do Salazara podanie. Salazar, tak jak mówiłem, on nie jest jakiś mega szybki, ale może tutaj. I tu był faul. I karny chyba będzie? Czy to było zaraz przed polem karnym? Dosłownie zaraz przed. Strzał, ale broni, to nie wiem. Powiem szczerze, dobrze to w miarę celuje, tylko myślę, że za słabo siła. Muszę to inaczej po prostu jakoś te wolne robić. Kończenie pierwszą połowę jest 2-1 prowadzenie. Więc źle, ale byłoby super wyjść na to oczywiście na prowadzenie dwubramkowe. Z Manchesterem City chyba też poradzimy po pierwszej połowie 2-1. Blachowicz za dużo chciał chyba sam zrobić tutaj i to musiało się tak skończyć. Braw, Salazar. Jeszcze powalczy Salazar. Nie wiem, czy on podał ostatecznie. Dobrze, teraz Gavi przejmuje piłkę. No to od tego naprawdę można powiedzieć, że często są znani nasi pomocnicy. Strzał Salazara to była piękna petarda, można tak powiedzieć, bo naprawdę był to bardzo mocny strzał. Jest 3 do 1. Bardzo szybko już strzelałem tą bramkę. Naprawdę identyczny mecz jak z Manchesterem City. Tam chyba troszkę nawet wcześniej strzeliliśmy bramkę szybko w drugiej połowie na 3 do 1. To był naprawdę mocny strzał Salazara. Myślałem tak, to był taki bardziej strzał, żeby był przynajmniej rożny, powiem szczerze, ale bardzo, bardzo mocny strzał nad bramkarzem, kto to dokładnie broni. Nad Pickfordem. Naprawdę bardzo świetne wykończenie w Salazara. I to jest jego druga bramka też w tym spotkaniu. Bo wiadomo, jaką pierwszą strzelił, właśnie jak mu się od słupka odbiło. Oj, teraz to źle wykonane wszystko. A dobrze. Pustos, choć tutaj Lind ostatecznie łapie piłkę i teraz można trochę spokoju wprowadzić, bo troszkę tam było zamieszania. Hylzel na skrzydle. Jeszcze, aj, nie udało się, ale to podanie tam właśnie miałem mówić, że był faulowany chyba. I tak było, ale nie ma kontuzji na szczęście, bo tam się troszkę bałem jednak, że tam może być kontuzja. Powiem szczerze, nie wiem czemu Bustos wykonał rzut wolny, a Doyle był tak blisko, oni bardziej powinni być w polu karnym. Może taki strzał, no to mógł być taki groźny strzał, pomyślałem właśnie, że może spróbujmy taki i w sumie się opłacił, bo mamy rzut rożny teraz. Doyle strzał, a jeszcze mógł tam, ale chyba nie wiem, czy nie był bezpalony. Jeszcze tutaj Doyle walczy, strzał z pierwszej piłki, to był chyba strzał Salazara. Tak, ale Pickford broni. No teraz dość duże natarcie na bramkę właśnie Pickforda. Jeszcze Hylzel tam chyba tak przejmuje piłkę. I będzie rożny? Nie, niestety wykop od bramki. Szkoda. Mogliśmy mieć kolejną jeszcze okazję. Doyle chyba będzie pierwszy, tak. Doyle jest pierwszy przy tej piłce. Spokojnie, oni tutaj naciskają nas oczywiście, ale można się było tego spodziewać. No i wychodzimy bardzo dobrze, myślę, że z tego ich pressingu. I nie ma niestety bramki, ale nie, Dolan już nie dobiegnie. 78 minuta, kolejny rzut rożny, nie wiem, który to już z piąty.
To jeszcze strzała, to był strzał słaby, no bo to jednak był nasz obrońca. Pickford wykop. Verissimo. To naprawdę powoli ostatnie minuty tego spotkania, więc trzeba na pewno się teraz mocno skupić. Ale przejmuję to dobrze. Bałem się, znaczy miałem nadzieję bardziej, że trochę może jakoś w jakiś sposób się tego tam nabić. Lind jeszcze dobrze wyszedł. I mamy piłkę. Bardzo dobrze Lind. Howard, może jeszcze Howard spróbuje napędzić jakiś atak do Szara. Szar chciałem, żeby podał do Dolana, ale jakoś nie wiem, czy aby to podanie jak kliknął, żeby było, nie wiem, jakby jakoś nie wydarzyło się, czy nie zdążył, po prostu nie wiem. Dobrze, Hildzel do ostatniej chwili tam wyczekał. Będzie rzut rożny. I jeszcze oczywiście ostatnia możliwa, że akcja. Ostatnia ich szansa, żeby strzelić taką jeszcze, można powiedzieć, bramkę pocieszenia. Oj, może jeszcze to trafią. Jeszcze trzeba uważać. Chyba nie będzie, choć jeszcze teraz Gavi zablokował ten strzał. Ostatecznie nie będzie nic. Nie będzie nic. Kończymy to spotkanie. Tak, koniec spotkania. 3 do 1 wygrywamy. Spotkanie z Leicester. Bardzo ważne spotkanie do wygrania. Nie było to oczywiście łatwe, ale tak właśnie mi się wydawało, że ten mecz był mega podobny do meczu z Manchesterem City, tylko że tu o jedną bramkę po prostu mniej strzeliliśmy. Bo tak, to jakbyśmy strzelili na 4 do 1, to praktycznie identyczny mecz byłby. Teraz chyba mecz ligowy, tak, z Evertonem. Arnold ma już 75 overalla. To oczywiście bardzo fajnie, bo też chcę, żeby się rozwijał jak najlepiej. Żeby był po prostu tym le im lepiej to tym im lepszy, tym dla nas lepiej. Oczywiście, żeby wprowadzać lepszego rezerwowego. Mam pierwszy raport zwiadowczy. Oczywiście z powrotem z Portugalii, tam wróciliśmy teraz. Z pierwszego raportu nic nie ma ciekawego. I pierwszy mecz, znaczy pierwszy mecz teraz, no w pierwszy mecz w grudniu, mogę tak powiedzieć, z Evertonem. I możemy zaczynać. To jest mecz na szybką, myślę, symulację. Szar ma 90 overalla, tak jak czułem. Mamy kolejnego zawodnika, który ma 90 overalla. Szybka symulacja, zaczynam to spotkanie z Evertonem. I jest 2 do 0 zwycięstwo, super. Szar i Dolan z bramkami. Łatwe bardzo zwycięstwo z Evertonem. I kolejny mecz będzie z Tottenhamem. To będzie ciężkie spotkanie, bo to też jest dobra drużyna. Matias, 2,5 miliona. Zgadzam się naprawdę na ten transfer, bo tak jak mówię parę razy już, chcę, żeby po prostu Matias odszedł od nas. Zamiar spoko pieniądze, 2,5 miliona. Myślę, że jest spoko. I mecz z Tottenhamem teraz przed nami. I nie wiem właśnie zbytnio, czy to grać, bo to jest piąta drużyna. Mamy potem mecz z Young Boys. A z Young Boys w sumie mecz jest na szybką symulację, bo i tak już mamy awans, więc dobra, zagramy to spotkanie. Może po prostu dzisiaj już jeszcze ten cały odcinek na klasie światowej, a od następnego odcinka legendarny. Więc tu jeszcze właśnie mecz w klasie światowej. Tottenham Hotspur Stadium. I możemy zaczynać to spotkanie. Dobrze jest oczywiście wygrywać z tymi naszymi głównymi rywalami, choć no można powiedzieć, że Tottenham jest rywalem, ale tak jak mówiłem, to meczu z Leicesterem, jednak myślę, że na dalszą metę, na dłuższą metę, po prostu naszymi największymi rywalami będą Manchester City i United Manchester. I przenosimy się już na Tottenham Hotspur Stadium. Tutaj Salazar, który oczywiście ostatnio gra bardzo naprawdę dobrze. 8 bramek, jak na razie, tylko nie wiem, czy wbijając rozgrywkę 32, to nie wiem zbytnio o co chodzi. Czy może w tym sezonie ogólnie? 32 spotkania nie grał w tym sezonie na pewno. No nie wiem, nieważne. Zaczynam to spotkanie. Braw tu prawie przejął piłkę. Dobrze, teraz przejmuje Hilzel. Braw jest wolny na skrzydle. Jeszcze się tam przedarł dobrze.
Choć tu widzę, że Pedri biegnie z nim. Będzie rożny dla nas. Czy będzie już tam Ter Stegen był? To naprawdę... Oj, tak, nie, to nie jest Ter Stegen, to jest Vlahodim. To mi się wydawało, że on wygląda jak Ter Stegen. Będzie taki wykop dość słaby, bo wymuszony już przez grę, więc właśnie jest szansa na przejęcie piłki. I tak było, choć tu Salazar niestety nie poradził sobie z Kimpembe. Brawie jeszcze utrzymaj piłkę, utrzymał, ale niestety może lepiej, aby już wyszła, bo teraz to podanie mogło się źle skończyć. Aj. To wszystko dobrze, Lind, bo tu naprawdę było dużo nieszczęścia. Piłka była niby przez nas odebrana, ale wpadła z powrotem prosto pod nogi zawodniku Tottenhamu, a na szczęście Kimpembe nożyce, znaczy. Takie rzeczy się może w ogóle rzadko widuje, więc coś też ciekawego w tym spotkaniu. Howard dobrze przeciska się tam. Chyba Brian Gill mu przeszkadzał. Podanie do Wranka. Aj, dobrze tam ostatecznie mu chyba przejął jakiś piłkarz Tottenhamu, nie widziałem za dobrze kto. Strzał w Salazar z daleka. On ma tą siłę na pewno w nodze, żeby to spróbować strzelić, więc spróbowałem. Braw, dośrodkowanie. Z Kimpembe wygrywa jeszcze Doyle. Oj, próbowałem podawać. Wrank dobrze przejął tą piłkę, to było naprawdę bardzo ważne. Ruben Howard. Strzał też z daleka, czemu nie? Dolan jeszcze nie udało się dobić, będzie w rożny kolejny. Trzeba też próbować czasami te strzały z daleka. Salazar. Jeszcze może się uda. Co tam było ostatecznie? Spalony? Spalonego chyba wracą niestety. Braw, szkoda. Dobrze, Howard. I jeszcze ma piłkę, dobrze. Podaję do Dolana. Dolan teraz potrafi czy się i pokaże to, z czego jest najbardziej znany. Aj, nie udało się, miarę próbowałem kogoś tam do tyłu, żeby podać, ale nikt nie wystawił się na tyle dobrze. Dolan dostaje piłkę znowu na skrzydle. I znowu praktycznie jednym przyjęciem, a jeszcze dośrodkowanie, nie chciałem, żeby to było aż takie mocne. Strzał z daleka, kurde, Gavi, to było dość słaby strzał. Powiem szczerze, że po nim się spodziewałem, że może uderzyć troszkę lepiej. Vlahodimos wykop. Wygrywamy, tam jeden chyba z naszych defensorów się tam najlepiej pokazał. A i znowu się nie udało dać strzału. W dobrej chwili nam przeje piłkę. Dobrze, przejęcie Bustosa chyba. Doyle to było słabe podanie, bardzo słabe. Dobre wyjście, Linda też przytrzymałem właśnie, żeby wyszedł. Sesenion tam, pamiętam, że w tamtej FIFA był zawodnikiem, którego często używam, albo to było w FIFA jeszcze 20, nie pamiętam dokładnie, ale był zawodnikiem w jednej FIFA, którego często używałem, żeby ściągać na lewą obronę. Uda się przejść to podanie? Nie udało się, kurde, nie udało się. A to miało naprawdę potencjał na super podanie. Aby to podanie przeszło, to myślę, że Szarby miał świetną szansę, żeby strzelić tam bramkę. Aż Salazarem tutaj biegnę, bo naprawdę chcę, żeby jak najwięcej zawodników w obronie. Koniec pierwszej połowy, no naprawdę szybko zleciała, to jest spotkanie mega ciekawe naprawdę, co chwilę od bramki do bramki praktycznie, to jest mega spotkanie na wysokich obrotach. I zobaczymy może kto pierwszy padnie przez te szybkie obroty. Aj, za daleko wypuszczałem troszkę piłkę, a nie wypuszczałem sobie, więc trochę szkoda, taki głupi błąd.
Oj, dobrze, dobrze tam przeszedł. Jeszcze mamy piłkę teraz już, więc szansa na jakiś kontratak. Dobra, dobrze, że Salazar wyjdzie. I piłkę ma Gavi. Oj, Salazar, ale to nie było jeszcze aż takie złe zatrzymanie, choć i tak nie tak jak chciałem ja to dokładnie zrobić, to wszystko wyszło. Wrang z daleka strzału i broni Brahadimos. Rzut rożny kolejny. Dola, no to nie wiem, czy to jest dobra opcja, że to na Dolana było. Braw. Strzał jeszcze finezyjny. Też trzeba czasami tak poprowadzić, ale wszystko dzisiaj broni praktycznie Vlahodimos. Strzał teraz jeszcze, może Bustos poprawi. Bustos poprawi, ale to było za słaby strzał i za nisko zdecydowanie. Wykop, ale dobrze, przejmujemy szybko. Aj, to nie było nie najlepsze, niestety. Znaczy, Salazar po prostu źle poszedł. Nie chciałem, żeby tam poszedł. Aj, nie udało się tutaj przejąć tej piłki ślizgiem. Dobrze, Lind wrócił tam do słupka. Świetna mecz, naprawdę bramkarze, można tak powiedzieć, powiem szczerze, bo naprawdę bramkarze dzisiaj świetnie grają. Na krótko? Nie, jednak nie na krótko. Bałem się, że właśnie, że jak opuściłem tego zawodnika, to będzie miał dobrą okazję. Jeszcze 68 minuta. Braw dostaje piłkę. Od razu do Salazara. Salazar. Strzał Salazara i to jest bramka w końcu, naprawdę w końcu Vlahodimos skapitulował. Jest 70 minuta, jest 1 do 0. W końcu mamy bramkę, bo było to naprawdę ciężkie spotkanie. Ale tak w ogóle, muszę przyznać, że mega mi się podobają te stroje, bo chyba pierwszy raz gram w wyjazdówkach i bardzo mi się podobają te stroje. Jest bramka, super Salazar i to jest jego 9. bramka w 15. kolejce, więc naprawdę fajny wynik jak na razie. Højbjerg, Brian Gill, trzeba uważać, że będzie szybki. Nie najlepsza wrzutka. Braw teraz ma piłkę. Jeszcze Braw przejmuje, to jest najważniejsze. Oczywiście podanie do Salazara pójdzie, bo Salazar się fajnie wystawia. Salazar. Nie ma bramki, ale niestety się też jeszcze nie odbija za dobrze. Przejęcie teraz. Brian Gill przejmuje piłkę. Pedri. Zna się bardzo dobrze z Gavin, który tutaj właśnie też gra. Ależ teraz dobrze to rozgrywają. Strzał wyblokowany, ale jeszcze pewnie wygrają tą piłkę. Dobrze, teraz wyszedł Gavi po tą piłkę. Jeszcze spróbuję podać teraz do Brafa. Uda się podanie. Nie udało się niestety, ale może jeszcze teraz Salazar z pierwszej za mocno zdecydowanie. Ale postanowiłem strzelić z pierwszej, bo potem ja bym przyjmował, to myślę, że Kim Puembe mógłby tą piłkę zabrać. Vlahodimos wykop. Dobrze, tu ostatecznie opanował chyba Pedri. Miały na początku problemy. Nie najlepsze podanie, niestety. 2 minuty jeszcze doliczone. Ale to jest fatalne podanie. Howard spokojnie ją przyjmuje. I Howard do linii. Podanie jeszcze do Dolana. Oj, nie najlepiej tutaj, ale to nie jest ważne. Koniec spotkania. Wygrywam 1-0. No mecz to u bramkarzy na pewno, ale ostatecznie musiał skapitulować Vlahodimos i wygrywamy skromnie, ale wygrywamy i zdobywamy kolejne 3 punkty.
I będziemy już teraz kończyć odcinek. To ostatnie spotkanie z Young Boys będzie w nas na samym początku następnego odcinka. To i tak nie jest takie oczywiście ważne dla nas spotkanie, ale dla Young Boys na pewno jest ważne. Dobra, tak jak mówiłem, koniec odcinka na dzisiaj, więc dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!